Siemaneczko, na kanale Do Roboty. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda praca w klinice medycyny estetycznej. Będziemy ostrzykiwać pacjentki, będziemy im powiększać usta i nie tylko, więc zostańcie do końca materiału. Jest ze mną Kasia, która opowie nam dzisiaj i pokaże, jak wygląda praca w klinice medycyny estetycznej. Tak jest, dzień dobry, Wojtku. Co tu się dzieje i co tu się robi? Oczywiście od zabiegów takich delikatnych, pielęgnacyjnych, bo takie troszeczkę iniekcyjne z odrobiną bólu. Dzisiaj będzie ból? Odrobinka? Odrobinka. Co będziemy powiększać w takim razie dzisiaj? Dziś powiększamy usta i niwelujemy bruzdy wargowo-nosowe. Czyli będzie krew i będzie się wstrzykiwało te rzeczy, nie tylko usta, a też piersi. Gdzieś mi nic nie powiększył. Takie bardziej męskie rzeczy można sobie powiększyć? Ostatnio nie mam klientki, która nie miałaby powiększonych ust. Tutaj jesteśmy w gabinecie, gdzie będziemy zaczynać zabieg. Tak jest. Ja muszę w jakiś kitel się ubrać pewnie. Czekaj, bo zgubiłem ręce. Gdzie to? Czekaj, ja w złą stronę się podaję. Przygotowania przygotowaniami. Biały, piękny kitel. Tak. Czuję się teraz jak w psychiatryku, ale chyba aż tak źle nie będzie. Czy ja już wyglądam jak... Kosmetolog? Kosmetolog albo pracownik kliniki. Szczególnie w różowej koszuli. Nałożymy znieczulenie, aby ulżyć klientkom jak najbardziej w tym bólu. My się nie znieczulamy. Nie. Czyli dobra, znieczulamy tylko pacjentkę, zaprośmy ją tutaj. Oczywiście. A jeśli Wy prowadzicie podobny biznes, na przykład usługi medycyny estetycznej albo jakiekolwiek inne, fryzjer, kosmetyczka i tym podobne, nie macie swojej strony internetowej, możecie śmiało ją założyć na wix.com. Mnóstwo szablonów, a zakładając stronę w Wix mamy wiele możliwości. Możemy to zrobić sami, ponieważ tworzenie strony jest intuicyjne i nie musimy korzystać z zewnętrznej firmy i nie poświęcamy na to dużo czasu, czyli możemy ten czas przeznaczyć na obsługę klientów i klientek. Jest to opcja elastyczna i dostosowana do potrzeb zarówno przedsiębiorców, jak i osób, które potrzebują założyć swoje na przykład portfolio, bo robicie komuś fotki albo kręcicie filmy na weselu. Jest to bardzo proste, ja taką stronę stworzyłem i właśnie ją tutaj widzicie. Dzięki Wix.com możecie stworzyć rezerwację online przez 24 godziny na dobę. Synchronizacja kalendarza Google, własna domena, profesjonalne skrzynki e-mail, Wix chat, social media. Wiele fajnych elementów, które przydadzą się na Waszej stronie, żeby Wasz biznes się jeszcze lepiej rozkręcał. No i ostrzykujemy. My już ready. Będziemy tak wyglądać. Jest z nami Patrycja, której będziemy co robić? Wypełniać bruzdy wargowo-nosowe. Wypełniać bruzdy. Dokładnie, żeby delikatnie je spłycić. Tutaj już nie ma prawie co robić, wszystko jest... Oczywiście Patrycja jest idealna. Tak, oczywiście. Kobiety dbają o siebie i to nie jest taki zabieg, który powoduje jakiekolwiek deformacje. Kładziemy się. Możesz się rozebrać, czy co tam potrzebujesz. O, ja wcześniej słyszałem, że muszę zrobić wywiad z pacjentką, więc się tak spytam, czy wszystko jest w porządku, czy zdrowa pani jest. No super. I wiemy wszystko, zaczynamy. Patrycja, kładź się. Zaczynamy od zdezynfekowania i nałożenia znieczulenia. Zmyj, Wojtku, okolice zabiegowe. Ten zapach alkoholowy nie jest przyjemny. No, jak kto lubi. I nakładamy znieczulenie. Kurczę, ja dzisiaj jestem taką pielęgniareczką. Moim asystentem. I żeby asystentem zostać, trzeba skończyć jakieś kursy, jak to wygląda? Nie, absolutnie nie. Natomiast jeżeli aby wykonywać te zabiegi, tak. Czyli taka osoba jak ty, to już jest po jakichś szkoleniach, szkołach? Tak, po pierwsze studia oczywiście, a następnie szkolenia, kursy. Czy macie jakąś klauzulę sumienia, że jak klientka przychodzi, już ma usta takie, że już za duże. Więcej nie da włożyć, ale ona przychodzi jeszcze większe, bo chce mieć w ogóle takie wary, nie? No to co wtedy mówicie? Ja odmawiam osobiście. Oczywiście wiem, że niestety są osoby, które się podejmą tego typu zabiegu. No właśnie, dobijają jeszcze. Ja nie. No ale nie mów, że jak klientka już przychodzi, już jest tak porobiona, że szok i jeszcze chce i w ogóle mówi, że płacić złotem wszystkim, to co, dalej nie? Ja nie, niestety. Z tego względu, że klientka jest również moją wizytówką, więc jak ona wygląda i będzie chce sobie prezentować mnie, to już musi zależeć od mojego sumienia. Tu będzie kolejna nasza wizytówka, która się już tutaj znieczula. Znieczula, dokładnie. Ja się czasem w weekend znieczulam, ale nie na usta, a w usta. A było kiedyś tak, że przyszła klientka, wyszła i się nie poznała? Nie. Takie zmiany zawsze, bo przecież to nie ja. Patrycja, jesteś już znieczulona? No jestem. Patrycja mówi, że nic nie czuje już. Nie czuję ani stóp, ani nóg, ani tu twarzy, więc chyba coś poszło nie tak. I dokładnie domywamy miejsce zabiegowe. Czekaj, aha. Tak jest. Może się zamienimy miejscami. W sensie, że ja mam być teraz kosmetologiem, a ty moją pomocnicą, czy? Nie, no może dalej pozostaniemy w swoich rolach, ale... nie wiem, czy nasza klientka by to zniosła. Też nie wiem. Nie tak wiem, więc... jakby później wyglądała po prostu. Tak więc poproszę cię, Wojtku, o tackę zabiegową. Patrzę, jak się stresuję, patrz. Poczuję pani delikatnie wkłucie. Wszystko w porządku? Tak.
To już delikatnie jest, on wyczuwalny. Możesz dotknąć, Wojtku. I jak? No jest delikatnie wyczuwalny. Niezłe to jest, kurczę, że tak można sobie wszystko wypełnić. Tak, idzie zauważyć w internecie mnóstwo takich instagramowych kosmetyczek, kosmetologów i tym podobnych, które skończyły dwutygodniowy kurs na YouTubie i działają w tej branży właśnie. A tam mówię, dziewczyno, skończyłaś kurs na YouTubie, który jeszcze oglądałaś się dwa razy szybciej, żeby szybciej to obejrzeć i szybciej zarabiać pieniądze. Mamy odrobinę lukę w prawie i niestety, co gorsza, cierpią kobiety, no bo z reguły to one przystępują do zabiegów, bo powikłani niestety pozabiegowych nie są w stanie takie osoby po takich właśnie szkoleniach, o których mówisz, przewidzieć. Później wychodzą takie glonojady, jak dokładnie to mówię. Teraz ważna rzecz, musimy delikatnie rozmasować. To będziesz robił ty. O, ja masowałem kiedyś kobietę. Wolę to od masowania mężczyzn, bo wtedy jest to takie troszkę mniej komfortowe. I teraz mnie tak, dwa palce, delikatnie prosimy klientkę, aby otworzyła usta i jeden paluszek wkładamy tutaj zaraz pod. O Jezu, aha. I delikatnie miejsce obok miejsca, czujesz? Mhm. Dokładnie, konsystencja delikatnie, tak jest. I troszeczkę tam, i do góry, i tutaj w nim. Będę cię masował od środka i od zewnątrz, tak jak. Ja mam ochotę cię ugryźć. Tak? Ja właśnie się tak bałem, że zaraz będę miał po paluchach, ale nie zrobiłaś tego, więc czułem się bezpieczny. I zrobimy taki tytuł na YouTubie. Pracowałem w klinice medycyny estetycznej, klientki były w szoku. Po zakończonym zabiegu musimy zabezpieczyć miejsce zabiegowe, tak więc kremik pozabiegowy. Takiej szpachli mogę nakładać tutaj z drugiej strony też, tak? Tak, możesz nakładać. To jest dobra męska robota, my wiemy jak nałożyć dobrze szpachle. I czyli panie chcą to robić, po pierwsze, żeby wyglądać lepiej, a po drugie, bo tak z nudy pewnie, nie? Też, że tak coś bym zrobiła, coś bym przetestowała, no to jest tak jak z facetami, z nowymi samochodami chyba, nie? Że coś tam w aucie zmienię, tu felgi, tu coś tam, jakieś nowe tak audio. Czyli panowie, jeśli chcecie zmienić kobietę, to lepiej nie zmieniać, tylko po prostu ją zmienić. Te ręce, które powiększają. No jak nie, miałaś brudę, czy miałaś dziurę, wypełniłem, ja to jest... raczej powiedziałaś, że zredukowałeś mi brudę. Zredukowałem ci brudę, nie wiem, czy to brzmi dobrze, ale, ale no można, panowie, jak no chcecie jak redukować brudy, to nie, nie trzeba być w klinice medycyny estetycznej, tylko po prostu można to robić gdzie indziej. O, widzisz, Patrycja? Nie, naprawdę, jest spoko, tak ci się to usmukliło. Znaczy byłaś smukła, ale bardziej smukła niż byłaś wcześniej. Teraz przechodzimy do kolejnej pacjentki, a tam będziemy już wypełniać, nie? Tak, powiększać. Tam już działamy pełną petardą. Powiększać. Nie, nie biust. Tutaj. Aj, nie, ja cały czas nie o tym biuście myślę, więc powiększonym, a to tak nie działa. To może kolejny odcinek z chirurgiem plastykiem. No? A? Właśnie, panowie i panie, jeśli chcecie zobaczyć, jak się powiększa już naprawdę te rzeczy, nie tylko usta, a też piersi, to piszcie w komentarzach, a powiększymy. Jako zaraz normalnie. No tobie nie powiększymy, ale powiększymy komuś, kto będzie tego potrzebował. Piszcie w komentarzach, bo ja jestem otwarty na takie tematy. Tutaj nasza modelka, klientka oczywiście ma już powiększone usta, więc tutaj wykonujemy takie delikatne powiększenie, wręcz troszeczkę wyrównamy asymetrię i uzupełnimy braki. Czyli poprawki. Ale nie po mnie. Szybko wyjaśnienie. Kosmetolodzy w ogóle się ubezpieczają od czegoś, jakby coś poszło nie tak. Tak, oczywiście. Są oczywiście odpowiednie ubezpieczalnie, które mają w ofercie ubezpieczenie dla kosmetologów w związku z wykonywaniem zabiegów iniekcyjnych. Ale to nie jest ten przysłowiowy botoks? Nie, to nie, nie jest botoks. Nie. Bo botoks to jest? Botoks rozluźnia mięśnie. To jest zupełnie inny preparat i to zostawiam dla lekarzy. Aha. Natomiast usta powiększamy kwasem hialuronowym. Klientka jest już przygotowana. Ja mam dla ciebie tak takie antystresowe piłeczki. Dziękuję. Znaczy nie wiem, czy się stresujesz, ale zawsze to ci może pomóc. W ogóle panowie są w takiej branży, czy raczej widzi się tylko panie, które to odczytują? Tak, oczywiście, że są, natomiast uważam, że kobiety mają większe wyczucie. No ale właśnie panowie są delikatniejsi, wiem, że te wszystkie ruchy są tak wykonywane. Powiem szczerze, jeżeli przychodzą klientki, wszystkie jednak wolą, że ten zabieg wykonuje kobieta. Czyli panowie nie bardzo mogą co szukać w tej branży, no ale mogą otwierać na przykład takie zakłady i prowadzić tak, medycynę oczywiście estetyczną i zatrudniać na przykład kosmetolożki. Dokładnie. Wojtku, musisz być też przygotowany na to, że troszeczkę krwi się pojawi. Delikatne wkłucie i spokojnie oddychamy przez usta. Możesz poczuć delikatnie rozpieranie. Matko jedyna, ja się sam stresuję tym wszystkim. Jak odczucia? Jest w porządku. Wkłuwanie troszeczkę boli, ale... Mi się tak, parze, mi się zaraz ręce trzęsą. Ja tylko asystuję tutaj, a mi się bardziej ręce trzęsą tutaj. Ja standardowo w eskalacie. I jeszcze troszeczkę możemy usta powiększyć. Otwieramy usteczka delikatnie. Kłucie nie jest przyjemne i troszeczkę później rozpieranie preparatu. Widzisz, Wojtek, jak ten preparat powiększa? Widzę, no, właśnie. Super, nie? Od razu jest taki efekt.
Wow. Dlatego trzeba mieć sprawną rękę, aby równo podawać ten preparat. Jaka ta konsystencja żelu to jest? Tak, normalna. Tak. To jeszcze uzupełnimy tą stronę. Jak się czasem widzi klientki, które mają wypełnione prawie że wszystko na tej twarzy, to aż się czasem... No nie fajnie na to patrzy, nie? Zgodzę się z tobą. No bo ja wychodzę z założenia, no, że zrobić można sobie wszystko, ale z jakimś takim normalnym skupkiem i z jakąś taką głową. Bo wtedy to się raczej już nie robi dla kogoś, powiedzmy, żeby ładnie wyglądać, tylko chyba z własnych takich już psychicznych, mi się wydaje, wiesz? A muszę przerabiać cały czas, muszę coś w siebie wkładać, policzki, tu. I to nawet facetom się nie podoba, więc to wydaje mi się, że tylko robią to po to, żeby coś zmieniać. No tak, to jest jak dla facetów porównanie wiejski tuning samochodu, czyli wkładają wszystko do tego samochodu, bo im się to niby podoba, bo mają taką chęć przerabiania, a w ogóle to nie wygląda. I to jest tak samo właśnie z paniami, które już wszystko zrobiły na swojej twarzy, a mimo wszystko dalej kombinują. Tak, ale tutaj też zwróciłabym uwagę, że jeżeli ktoś wykonuje taki zabieg u tych osób, no to gdzie on ma walory estetyczne? Może ma walory pieniężne po prostu. Niestety teraz nie wyglądają one pięknie, ponieważ już klientka puchnie od samych wkłuć. A takie szkolenia są w zakresie jakim cenowym? Od 2500 zwyż. Aha, czyli youtuber może przyjść, zapłacić 2500 i od pojutrza czy za tydzień może założyć sobie taki gabinet. Tak, ale co się dzieje? Niestety prawnie może być bardzo duże konsekwencje i potem ta placówka szkoleniowa również. Aha, czyli mniej więcej jakoś jest to regulowane. No i mając już takie certyfikaty, kursy skończone, pracując w tej branży, ile możemy zarobić? Po pierwsze zależne od tego, ile mamy klientek, gdzie mieszkamy, czy gdzie mamy miejsce. Średnio zabieg powiększania ust jest w granicach 900 zł, 1000. Natomiast jeśli chodzi o zarobki, no to oczywiście wiadomo, ile masz klientek w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, takie są zarobki. Granica jest jaka, nie wiem. Zarobku czy zysku? Zarobku dla pani kosmetolog, która pracuje na przykład u kogoś. W granicach 3-3,5 tysiąca to jest tak naprawdę dobry zarobek dla pani kosmetolog. Kasiu, dziękuję ci bardzo, że mogłem spędzić tutaj z tobą dzień i pokazać moim widzom i widzkom, jak wygląda praca w klinice medycyny estetycznej. I teraz pytanie do moich widzów, do panów w głównej mierze, co wy byście sobie powiększyli? W ogóle jestem czy ciekawa. Można? Czy panowie sobie coś powiększają? Że jeżeli chodzi o zabiegi u mnie, oczywiście tak. A takie bardziej męskie rzeczy można sobie powiększyć? Nie wiem. Tak, kwasem hialuronowym mężczyźni sobie coś powiększają. I co to jest takiego? Bicepsy? No, Aha. Nasza męska sprawa. Czyli członki sobie po prostu powiększają panowie takim kwasem, jakby robiliśmy usta? Tak, poszerzają dokładnie u lekarza. I to sobie też szykują i on się staje tak szerszy, większy, grubszy? Tak, szerszy. Matko jedyna. Ale tego nie wykonuję. Zapraszam do lekarza. Ale jak to musi dziwnie wyglądać, nie? Pan sobie leży i lekarz tutaj z strzykawą nakuwa i powiększa. Tak. To panowie, piszcie w komentarzach, co wy byście sobie powiększyli. Czy byłby to biceps, usta, czy może po prostu członek. I zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem, jeśli wam się podobał. Może taki mało męski troszkę odcinek, ale myślę, że każdy zobaczy tutaj coś ciekawego. Piszcie te komentarze, co byście sobie powiększyli. I oczywiście subskrybujcie kanał Do Roboty, a my widzimy się już za tydzień. A jeśli chcecie stworzyć taką stronę, o której mówiłem na początku tego odcinka, kliknijcie link pod tym filmem i zobaczcie, jakie możliwości daje partner naszego materiału, czyli wix.com. Dzięki, Kasia. Dziękuję.